Cześć, chciałabym Wam dzisiaj pokazać moją kolejną inspirację w ramach współpracy z Przez Okienko. Jest to ślubny Exploding Box. Bardzo lubię robić boksy i pomyślałam sobie, że zrobię taki w ramach inspiracji. I do zrobienia tego boksa wykorzystałam kolekcję Scrap & Me Bright and Soft. Zarówno kolekcję, jak i elementy do wycięcia. Nie mam już gotowego całego arkusza tych elementów do wycięcia, więc Wam nie pokażę, ale to jest ta kolekcja. Dodatkowo kwiaty zrobione z wykrojnika Kamila od Fiori i gdzieniegdzie będą się pojawiały te listeczki też od Fiori. Troszkę mi przypominają liście te winogron, ale tutaj fajnie mi podpasowały. I będzie jeszcze rameczka, no w sumie serduszko, maska. I ona już jest widoczna tutaj na wieczku. Zrobiłam to za pomocą pasty strukturalnej. Myślę, że fajnie tak urozmaica. I tak jak słyszycie, na wieczku jest też shaker. Shaker z parą młodą. W środku troszkę może za dużo dałam tych kuleczek i cekinów, bo jest za kolorowo, ale myślę, że też nie wygląda jeszcze tak źle. Jest też troszeczkę tiulu, tak jak widzicie. No i kompozycja, tak naprawdę tutaj na wieczku mam tylko jeden kwiatek, troszkę tych listków i elementy do wycięcia. Box ma tradycyjne rozmiary i jest od Gold Box baza. Bo ja boksy robię na gotowej bazie od Gold Box. Lubię te bazy. O, fajnie się z nimi współpracuje, że tak powiem. Z bazami oczywiście. No i w środku, jako że to jest inspiracja dla firmy tekturkowej, nie mogło zabraknąć też tekturek. Na środku mamy pergolę, którą ozdobiłam tak naprawdę tylko tutaj delikatną kompozycją kwiatową i elementami do wycięcia tutaj na spodzie. Ta pergola naprawdę bardzo ładnie wygląda i nie chciałam też jej za bardzo tutaj zabudowywać, chociaż w pierwszej opcji myślałam, żeby zbudować tutaj, wiecie, taką kompozycję spadającą, takie, znaczy spadającą, takie może wijące się kwiatki oplatające tutaj tą pergolę, ale stwierdziłam, że no, podoba mi się tak jak jest i może w kolejnej wersji, jak będę robiła, to może zrobię właśnie tutaj z tą kompozycją na ściance. No i kolejne ścianki, jest ponownie ta maska zrobiona pastą strukturalną. Tekturka, ślubuję Ci miłość. Kwiatuszek taki malutki. No i kompozycja kwiatowa. Praktycznie na każdej ściance ta kompozycja wygląda podobnie. Tylko te kwiatki no, nie są, powiedzmy, po jednej stronie, bo patrzyłam na to, żeby po zamknięciu nic mi, wiecie, nie haczyło. Żeby te kwiatki też się nie gniotły. Także tutaj mamy taką kopertkę i też kompozycję kwiatową. I tutaj mąż i żona i też kompozycja kwiatowa. Tutaj te kwadraciki zaokrąglone, to nie jest żaden wykrojnik, tylko mam taki dziurkę czy zaokrąglający rogi i po prostu każdy kwadracik sobie zaokrągliłam i to jest miejsce na życzenie. Także tak się prezentuje boksik. Dawno, dawno w sumie chyba nie pokazywałam Wam boksa. Tak mi się wydaje. Dla Craft O'Clocka jeszcze robiłam boksa ślubnego. Także dajcie znać, czy Wam się podoba. Ja za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło, pa!